zbieram zęba. Też nie masz. Cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj moim gościem jest moja najmłodsza siostra Malwina. Cześć. Dzisiaj przychodzimy do was z takim troszeczkę innym odcinkiem, ponieważ będzie to Open Box Big Lossy, ale będzie się wyróżniał tym na tle wszystkich dotychczasowych Open Boxów, przynajmniej nie widziałam też na innych kanałach, żeby coś takiego było, że każda z nas otworzy swoje pudełko Big Lossy i te pudełka się będą troszeczkę od siebie różniły, więc jeżeli jesteście ciekawi, co takiego znajduje się w naszych pudełkach i co każda z nas sądzi na ten temat, to serdecznie was zapraszamy do dalszego oglądania. Także zostańcie z nami. Pierwsza rzecz, która wpada nam obydwu w ręce, która jest elementem wspólnym dla tych dwóch pudełek, to jest taki magazyn Big Lossy. Gazetka. Gazetka. I właśnie ja nigdy wcześniej nie widziałam ogólnie, żeby w Big Lossy były tego typu gazetki, a wygląda ona naprawdę na bardzo fajny, taki treściwy magazyn. I też na końcu fajne jest to, że mamy różnego rodzaju kupony rabatowe. Ja nigdy wcześniej w ogóle nie miałam styczności z Big Lossy, z tą firmą, nigdy nic nie zamawiałam, także dla mnie to jest w ogóle nowość. O, a w ogóle patrzcie, ciekawa rzecz, tutorial zmalowany jest w Big Lossy, to też jest taka w sumie rzecz, której się nie spodziewałam, szczerze powiedziawszy, bo jakoś nawet nie wiedziałam, że zmalowana tworzy dla Big Lossy czy coś. Dużo tu jest tych, no, tych rzeczy z tyłu, w sensie, że rabatów. Mhm. Dobra, to przechodzimy teraz do otwarcia naszych pudełek. Każda z nas ma swoje, pudełko, a w tym pudełku mamy swoje cudności. Więc z racji tego, że Malwinka jest moim gościem, to Malwina zaczyna. Także pokaż, co ty tam masz. Pierwsze, co mi wpada w rękę, to jest taka gazetka jakby. Tutaj pewnie jest opisane, co będzie w środku. Ja nie będę zdradzać, bo będziemy pokazywać zaraz coś. Tak, a jak się nazywa ogólnie tutaj gazetka? Gazetka Rozkwit Kobiecości. Tak, czyli to pudełko marcowe się nazywa Rozkwit Kobiecości i oczywiście pewnie to jest związane, jak myślisz, pewnie z Dniem Kobiet. Pewnie z Dniem Kobiet, no właśnie, także tak to wygląda. I co my tu mamy dalej? Mamy pierwsze, co mi wpada w ręce, znowu jest gąbeczka z firmy Yasumi. Tutaj ja mam białą gąbeczkę. A ja mam czarną. I ona jest twarda, ale wydaje mi się, że właśnie pod wpływem wody będzie miękka. Ale do czego ona ma być? Do twarzy. Do mycia twarzy. Do mycia twarzy. Kąpiel. Do mycia i masażu. To jest napisane. Ej, czekaj, zobaczymy, czy ty masz inne działanie przez to, że ona jest w innym kolorze. Myślę, że nie. Chyba nie. Co masz? Oczyszczanie, złuszczanie. Złuszczanie równoważy pH skóry, nie podrażnia, powoduje mikroprężenie, stymuluje przepływ krwi, pobudza powstawanie nowych komórek. No to ja mam tak samo. No, może to jest jakiś kolor. No, możliwe, tak, może z beauty blenderami czy coś. Dobra, w każdym bądź razie, nie wiem, ja ogólnie kiedyś już miałam do czynienia z tego typu gąbeczką i nie wiem, czy ja ją gdzieś już widziałam u kogoś, czy sama ją miałam, nie pamiętam. W każdym bądź razie wydaje mi się, że to jest ogólnie bardzo fajny taki akcesorium po prostu do oczyszczania twarzy i faktycznie być może akurat robi te wszystkie rzeczy, które tutaj producent obiecuje. Jeżeli tak, no to całkiem spoko. Także można wypróbować. Ciekawa się, czy makijaż można, wiesz, to będzie, nie? Jak wymywasz makijaż, czy możesz tym myć? Aha, czy bardziej tak dogłębnie oczyszczam, czy co? Tak? Czy na przykład możesz, wiesz, dać się żel i tym, to jest taka gąbka typowa do mycia makijażu. Aha, no to nie, to mi się wydaje, że czekaj, tutaj na pewno jest napisane. Tak, gąbkę można używać codziennie z dodatkiem preparatu myjącego, mydło, żel, pianka. No, także fajnie, można sobie na co dzień w ogóle stosować bez jak ogóle. Jak ktoś nie może używać jakichś tam demakijaży, nie? Demakijaży, albo na przykład jakichś takich szczoteczek sanicznych, bo na przykład są za bardzo podrażniające, no to jest całkiem spoko opcja. Teraz z kolei mi wpada w dłonie tutaj takie małe pudełeczko i w tym pudełeczku, ty też chyba masz pudełeczko. I w tym pudełku się znajdują trzy takie fiolki. I to są fiolki z firmy Artego i one są do włosów i ogólnie to mi się wydaje, że te fiolki są dość duże i też mi się wydaje, że kiedyś też miałam do czynienia chyba z firmą Artego w jakimś salonie fryzjerskim, więc mi się wydaje, że to są takie typowo profesjonalne chyba kosmetyki, nie? Taki glut tu w środku lata. No, no tutaj nie, a nie lata, w każdym latają. No, w każdym razie też to może być bardzo fajny ogólnie produkt, bo
Tutaj w tej gazetce chyba jest więcej napisane, nie? W tej naszej rozpiętości. Tak, ampułki odbudujące od preparat fryzjerski, no, który wyróżnia się wielkową skutecznością i wszechstronnym działaniem. Nadal twoim włosom gładkość, miękkość oraz łatwiej rozczesywanie, otaczając je ochronnym filtrem. Jest fajne, właśnie jakieś włosy sfarbowane, rozjaśniane, można sobie raz na jakiś czas włosy odregenerować. No, po prostu. A ja myślę, że jednak chyba każda z nas, nie? Niezależnie od tego, czy ma farbowane, czy nie farbowane, to od czasu sobie... Super zdrowe, nie? Tak, to czasu sobie fajnie jest właśnie zapodać jakąś taką ampułkę, żeby te włosy troszeczkę zregenerować i troszeczkę jednak ochronić, bo no wyjątkowo, no włosy jak włosy wyjątkowo są moim zdaniem narażone na różnego rodzaju właśnie czynniki atmosferyczne, tak samo jak nasza twarz, więc warto naprawdę o nie dbać. Tak, co my tu mamy teraz, ty pokaż? To jest Bingo Spa Collagen 100%. Taki olejek kolagen. I czytamy o nim, że jest, można stosować pod kremy, maseczki, regeneruje skórę, przywraca witalność. No, bardzo fajna rzecz, kolagen. No i to jest taki czysty kolagen, także to też bardzo fajnie, ogólnie bardzo dobrze wpływa na skórę. I tam też chyba jest napisane, z tego co widzę, że można stosować jako co? Jako krem. Tak, tak, jako podkład pod kremy i maseczki. Ale to jest też fajnie, bo tu jest na przykład, jak ma ktoś jakieś oparzenia czy ślady blizn, to też jest fajne, bo szybko się regenerują. Więc no jak tak, ktoś jest, też ma blizny czy coś. No bo kolagen naturalnie występuje w organizmie ogólnie, więc tutaj akurat do tych wszystkich rzeczy, które są wymienione, to faktycznie, rzeczywiście, jeżeli się ma takie problemy ze skórą, no to albo można sobie... rozstępy, jak ktoś ma, to też jest fajne, no rozstępy. Ja właśnie tego nie mam w moim pudełku, tylko ma to Malwina. W moim pudełku ja w zamian za to mam Vintage Body Oil peeling do ciała, który jest peelingiem cukrowo-orzechowym, pachnie jak... migdał. Jak migdał, nie? No właśnie, bardziej jak migdał niż jak orzech, no ale ogólnie fajne jest to, że on ma w sobie właśnie w składzie olej migdałowy i fajne jest to, że dzięki temu widać, że on tak, że tak będzie typowo nawilżał to ciało, nie? Przez ten olej. No tak, ten olej tak właśnie wpływa po wierzchu. Nie mogę pokazać, ale. No, ale wierzcie mi na słowo. No, nie da się tego tak właśnie pokazać w kamerze, ale ogólnie to myślę, że będzie bardzo naprawdę fajne, oprócz tego, że będzie właśnie jakby zdzierał w cudzysłowie ten martwy na skórek, to też może od razu odżywiać po prostu naszą skórę, więc to jest naprawdę duży plus. A ty co masz tam dalej? Dalej jest krem do rąk. Taki mały kremik, to jest krem z firmy L'Occitane. Ja też mam ten kremik w moim pudełku. No to jest krem wiśniowy, tak? Zapach wiśniowy. Generalnie nie wiem jaki jest, bo jeszcze go nie używałam, ale użyję. On pachnie tak trochę jak w kwiaciarni, ale nie jest to taki typowy taki zapach kwiatowy, który każdy z nas się źle kojarzy. Nie jest takim babcinym zapachem, tylko jest taki delikatny, trochę jak róża. Fajnie, szybko się wchłania, teraz go nałożyłam, bo w ogóle nie czuję. No, czyli jest taki też bardzo szybko się wchłania i to jest na pewno duży plus. Dobra, i dalej lecimy z ostatnią w sumie już rzeczą i obydwie mamy tą rzecz i jest to intensywnie... Nie wiem, to trzeba skasować. To jest krem, który intensywnie nawilża. Hydrocare? Nie wiem, jak to się czyta. Hydro. To jest z firmy Bundy, także ja nie wiem, nigdy nie miałam styczności z tą firmą, w sensie, że nigdy nie używałam. Ale słyszałaś o niej? Słyszałam. Ja też słyszałam, ale też nie miałam nigdy nic. I no nie wiem, zobaczymy, nie? Znaczy... Ogólnie to, to jest krem, który właśnie ma być intensywnie nawilżający i jak każda z nas albo wie, albo nie wie, najlepiej pod makijaż w ogóle wszelki się zawsze sprawdzają kremy, które są nawilżające, a niektóre są natłuszczające. No. Więc to jest bardzo ważna rzecz i dlatego doświadczeń, znajdowania, wiecie o co chodzi, różnych produktów, które możemy testować jako kremy nawilżające, nigdy tego jest nie za wiele, zawsze warto troszeczkę poszerzać swoje doświadczenie, więc na pewno ja bardzo chętnie, pewnie Malwina też. Ja też chętnie wypróbuję. Także pewnie bardzo fajnie będzie wytestować ten produkt, bo jest to produkt nawilżający, a my bardzo lubimy nawilżające produkty. Tak jest, także każda z nas ma w sumie do wykorzystania produkt pełnowymiarowy, chyba nie, to nie jest produkt pełnowymiarowy, ale ma 30 ml, to jak podkład właśnie, no, nie? Także... Pompeczkę ma. Tak, ma pompeczkę i właśnie fajne jest to, że przy takiej wielkości można sobie już później wyrobić też jakieś opinie, więc to jest już bardzo duży plus. Dlatego my sobie z Malwinką chętnie wytestujemy te... Potem damy znać. Tak, i damy znać. Bo też każda z nas ma troszeczkę inny typ cery, więc na pewno tak, jest to też bardziej takie miarodajne, tak?
I to by było... That's all! That's all! Tra-to! Ja się pakujesz już i już stoję do tego za drzwiami. Ja się nie pakuję! Jako ty jesteś chuja, ja nie chciałam to pokazać. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o marcowy open box pudełka Big Lossy. Mamy nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Jeżeli wam się film podobał, dajcie lajka. Nie możesz tak robić. Jeżeli wam... Także... Jeżeli podobał wam się film, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie. Piszcie w komentarzach, co wam się podobało, jakie z tych produktów chciałybyście mieć. I w sumie to wszystko. I w sumie to wszystko. My wam dziękujemy bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy was, pa!